ponieważ nie ma innego wyjścia, jak tylko użyć rzeczy, które są nieprawdziwe. Część z was broniła się i dalej się broni w swoich poglądach przed różnymi rzeczami. Ja to rozumiem. Natomiast zadam tobie takie pytanie, teraz mówię do tych osób, które się bronią w swoich poglądach. Jaki sukces przynosi twoje poglądy? Weź tę kartkę papieru i zobacz swój sukces. Przerób sobie to. Na liczbę nawróconych ludzi, uzdrowionych, uwolnionych. Przerób sobie to na potencjał Bożej miłości i mocy, którą uwalniasz. Popatrz, jak wygląda standard twojego życia. Małżeństwa, wychowania dzieci, sukcesu osobistego. Bo o co chodzi? Każdy nasz pogląd, jakikolwiek posiadamy w życiu, on jest podstawą do jakiegoś sukcesu lub braku sukcesu. I to jest bardzo prosta rzecz. Jak ja rewiduję moje poglądy? O ile jakiś pogląd nie manifestuje się w moim życiu poprzez moc przynoszącą sukces, tak? O tyle ten pogląd, nieważne jak prawdziwy i akceptowalny przez środowisko, czy też przeze mnie samego, tak? Ja uznaję za śmieć. Śmieć. To bardzo proste. Śmieć. To tak wygląda. Nie wiem, jak ty sobie robisz, jakie ty masz rzeczy w domu, ale zapytajcie moje żony. Generalnie ja lubię rzeczy, które są rzeczami używanymi. Ja na przykład podchodzę do mojej żony i pytam, powiedzmy, czy mamy tam stół i za stołem, wiadomo, jak tam nie ma dużo miejsca, to są takie miejsca w domach, gdzie znajdują się rzeczy, które się tam stawia, ponieważ one do niczego są niepotrzebne, tak naprawdę, ale zapłaciliśmy za nie jakieś pieniądze i szkoda ich usunąć. I my też mamy takie miejsca różne w domu. I mamy takie miejsce za stołem, gdzie stoją na przykład słoiki z miodem i one są potrzebne, ale między innymi tam stoją różne, pojawiają się takie rzeczy. Ja na przykład rewiduję takie miejsca w domu, zajmuję rewidowanie tych miejsc. Takie mam hobby, że tam zaglądam dość systematycznie, na przykład stoi ta doniczka. Doniczka na pokoju. Kratki na jajka kolekcjonuje moja mama. Ale też podjąłem taką decyzję, taki autorytet wziąłem nad kratkami jajek, takimi tymi, że będą trzy. Reszta śmieć. Ale samo słyszałem tam doniczka czy coś takiego. Ja tam, i teraz co ja robię? Ja to wyciągam stamtąd, jedę do mojej żony, na przykład mówię, co to jest? To są moje, do czego to służy, jaki to ma cel, jaka jest przyszłość tego zjawiska, jaki sukces nam przyniesie to. Jeżeli to nie przynosi nam żadnego sukcesu, ja to wyrzucam, wystawiam, opuszcza to nasz dom. W ten sposób eliminuje chaos. Jak się eliminuje chaos? Poprzez wyrzucanie, wyprowadzanie rzeczy, które nie przynoszą efektów w naszym życiu. To samo się robi ze swoją głową. Nasza głowa, tak, musi być miejscem absolutnie opustoszałym z rzeczy zbędnych. I nieważne, jak te rzeczy zbędne pięknie mogą wyglądać, pięknie mogą pachnieć, bo one do niczego nie służą. Rozumiecie? Do niczego. Potrzeba, żebyśmy takie rzeczy robili w naszym życiu. Teologia to jest coś, co jest nam niepotrzebne. Rozumiecie mnie? To są rzeczy niepotrzebne. Protestanci są mistrzami świata w teologii. Katolicy zrobili inną rzecz w swoim życiu. Skoncentrowali się na papieżu, okay? I to, co stamtąd wyjdzie, to jest prawdą. Wszyscy przyjmują, choćby powiedział pre ciebie, że pies będzie tyłkiem szczekał pre ciebie na sobodzie jakimś tam jednego. Amen, przykrywane od dzisiejszego dnia pre ciebie, jak głaszczemy psa, to głaszczemy po pupie, a nie po głowie. Rozumiesz, Biblię. Bo tak powiedzieli na górze. Protestanci natomiast mają inaczej. Każdy z nas jest swego rodzaju papieżem dla swojego życia i kusi, kogo obchodzi, jak my uważamy, bo my jesteśmy wolni. Wolni chrześcijanie. Pytanie, jaki sukces przynosi doza twojej wolności? Jaki tobie sukces?
Okay? Jeżeli nie przynosi czegoś, to nie trzeba tego bronić. Nie broń rzeczy, które nie przynoszą życia do twojego życia. Postanów to zrobić. Nie udawaj. To jest system iluzji zaprzeczeń. To się wypiera prawdy jakieś. Się wypiera prawdy i się nazywa je teologicznie. Nazywa się je teologicznie. Chrześcijanie są w stanie kłócić się, tak jak niektórzy z was się dzisiaj kłócili, o to, co to jest pewność wiedzy. Tylko jeżeli wezmę twoje życie, tak, i przeanalizuję twoje doświadczenie pewności w wierze, rozumiesz, to spuścisz głowę. Bo przebadam twoją wiarę z perspektywy doświadczenia. Bo mówić to można wiele. Ale efektem wiary jest sukces. Nie ma sukcesu, to nie wierzysz. I guzik mnie obchodzi, że twierdzisz, że wierzysz. Rozumiesz, o co tu chodzi? Jak nie masz, to nie wierzysz. Dalej głowa zryta, a ty mówisz, ja wierzę o swój umysł. Tak masz zrytą głowę. I głowina zryta, człowiek. Bo wchodzę na swój Facebook, proszę ciebie, i patrzę, co na tym Facebooku jest. I znowu kotek w skarpetkach, proszę ciebie. I ty mi powiesz, co ty, wiara jest pewnością. Czego? Czego to w ogóle jest pewność? Co to jest tutaj? Co to jest? To świadczy o stanie twojego umysłu. Twój umysł jest taki, jak twój Facebook. Rozumiesz? Tak masz umysł. Rozumiecie? Jesteśmy ludźmi służby. Teraz podajcie, ja mówię do ludzi służby. Taki jest twój umysł. Jak twoje życie w rodzinie, w małżeństwie, wśród dzieci, tak? W życiu się nikt nie przekona, że jeżeli ktoś nie ma poukładanych rzeczy u siebie w domu, to on będzie miał poukładany kościół albo poukładaną służbę. Nic nie będziesz miał poukładanego. Taki zamęt, jaki masz w domu, taki sam będziesz miał w kościele, który założysz. Taki sam zamęt, jaki masz w domu, taki sam zamęt będziesz miał na swojej grupie, w swojej służbie, w swoich relacjach, wszędzie. Taki sam zamęt, taka sama syfita. Przyjaciele, co to jest wiedza? To jest wiarygodna informacja o rzeczywistości. Plus informacja o sposobach osiągnięcia sukcesu. To jest wiedza. Wiedza to jest wiarygodna informacja o rzeczywistości. Plus informacja o sposobach osiągnięcia sukcesu w tej rzeczywistości. I wszyscy możemy być nabici wiedzą. My wiemy. Wiemy, jak być uzdrowionymi. Wiemy, jak osiągnąć sukces finansowy. Wiemy. My wiemy. Wiemy, jak głosić Ewangelię. My to wiemy. Tak? My wszystko wiemy. Pytanie, czemu brak sukcesu? Na miarę naszej wiary. Dlaczego? Dlatego, że to, co nazywamy wiarą, istnieje jedynie w sferze wiedzy. Jest takie pojęcie, które się nazywa wiedza empiryczna, czyli wiedza oparta na doświadczeniu. I tylko to nas interesuje. Nas interesuje wiedza empiryczna, czyli wiedza oparta na doświadczeniu. A więc tylko tyle, ile doświadczysz, tyle jesteś wart jako człowiek, a twoja służba jest tyle warta, co ty. W ogóle wiecie, że wasza służba jest tyle warta, co wy. Twoja służba jest tyle warta, co ty. Ponieważ służysz swoją przemienioną osobowością. Zgadzacie się ze mną? Nie służysz doktryną! Nie służysz żadną doktryną! Nie służysz doktryną! Nie służysz tym! Nie służysz wiedzą, która jest jedynie wiedzą zewnętrzną. To się możesz najwyżej z kimś pokłócić, ty się możesz z kimś posprzeczać, wymienić poglądy. Ja mam takie poglądy, ja mam takie poglądy, a ja mam takie poglądy, ja mam takie poglądy. A ja to przeżyłem, a ja tamto przeżyłem. To jest opowieść. Opowieść. My możemy dotrzeć do środowiska, w którym żyjemy, tylko i wyłącznie poprzez doświadczenie tej wiedzy. Mamy doświadczenie w ogóle.
doświadczenie. Tylko to, czego osobiście doświadczymy, jest naszą realnością. Wiesz, co jest realnością w Twoim życiu? Tylko to, czego osobiście doświadczysz. Wszystko inne to fikcja w Twoim życiu. I musisz zrozumieć, że ta fikcja to śmieć. I musisz wywalić tą fikcję. I przestać mówić o rzeczach, które są chore, że są zdrowe. I nazywasz to ruchem wiary. To nie jest ruch wiary. Wiesz, co to jest ruch wiary? Mówisz i masz. A nie pytasz potem, dlaczego to nie działa. Jeżeli pytasz, dlaczego coś nie działa, to znaczy, że to nie jest ruch wiary. Tylko to jest sucha informacja, którą posiadasz. Przecież ja wierzę w odwagę, a dalej się boję. A ja się nie boję. Ja się w ogóle nie boję. Ja się nie boję. W ogóle się niczego nie boję. Nie boję się spać na cmentarzu. Nie boję się grzeszyć. Nie boję się demonów. Rozumiesz? Nie boję się samotności. Nie boję się w ogóle. Nie boję się, że mnie Bóg zostawi. A może mnie zasarowa. Nie boję się tego. Nie ma takiego Boga. A wiecie dlaczego? Nie boję się, że mnie Bóg zasarowa? Bo nie ma takiego Boga zasarowa. Nie ma takiego Boga. Nie istnieje taki Bóg. To jest imaginacja. I ta imaginacja musi być wywalona z głowy, bo inaczej będziesz żył dalej teoriami. Teoriami. Tylko to, czego osobiście doświadczasz, jest twoją realnością. Jak czegoś nie doświadczasz, to jest to tylko teoria. Nie ma najmniejszego sensu bronić tego procederu. Po co to bronić? Po co to bronić? Ja w ogóle dzisiaj ani nie bronię Boga. Ja wiedziałem, że niektórzy z Was będziecie bronili Boga dzisiaj. Ja byłem przekonany. Rozumiecie? Wiedziałem, że będziecie bronić Boga, ale powiem Ci coś. Tak naprawdę nie broniłeś Boga. Broniłeś siebie. Broniłeś swoich poglądów, które są dla Ciebie jeszcze bożkiem. Masz takiego bożka. Na przykład taki bożek, że Biblia jest że Ciebie jedyną wykładnią wiary i życia. Takiego Bożka. Pomuta! Bo Biblia nie jest wykładnią wiary i życia. Słyszeliście o tym dzisiaj. I to jest tylko malutki fragment. Maleńki fragment o tym, że Biblia nie jest wykładnią wiary i życia. Rozumiecie, na czym my stoimy? Usuwa się nam grunt pod nos. Po prostu. Biblia to tradycja. Możesz z niej coś wyjąć, rozumiesz? Ale wcale nie musisz. Bo jak jesteś zamknięty, to nic z Biblii nie wyjdziesz. Ja jestem człowiekiem Biblii. Wiesz, czemu ja czerpię z Biblii? Wiesz, czemu ja czerpię z Biblii? Bo Biblia nie jest dla mnie bóstwem. Biblia jest mi dana do używania. Doktryny nie są dla mnie bóstwem. Rozumiesz? Nie są. Nie są bóstwem. Są mi dane do używania. Ja jestem w ogóle wolny. Ja jak oglądam SpongeBoba, to na 100% jestem na nim skoncentrowany. Tylko się liczy dla mnie wtedy SpongeBob ciasto porty. Ja nie przeżywam nic więcej. Rozumiesz? Ja kiedy wracam do domu, jem biały ser i włączam, proszę Ciebie, włączam. Czy włączam? Włączam. Ja włączam właśnie. Skończyłem z włączaniem w tym momencie. Ja właśnie włączam sobie telewizor i tam leci SpongeBob ciasto porty. Jak ktoś do mnie przyjdzie, o czym Artur myślisz? O SpongeBobie ciasto porty i sycę się tym serem. I wiesz co to jest? Moje przeżywanie Boga. Moje przeżywanie Boga. Skończę jeść ser. Rozumiesz? Wyłączę. Spadł głowa i znowu wstanę, żeby dokopać diabłu. W ogóle moje namaszczenie nie spadło. Nie mam żadnej obrony wewnętrznej i potrzeby myślenia o rzeczach niebiańskich, kiedy ogląda SpongeBoba. Ja bym potrzebował uwolnienia, gdybym ja oglądając SpongeBoba myślał o rzeczach, które są rzeczami niebiańskimi. Albo dopatrywał się analogii. Wstyd!
Nasze życie nie może być wstydem. Nasza doktryna nie może być nieprzeżywalną. Rozumiecie? Bo inaczej będziemy przeżywać fikcyjnego Boga. Fikcyjnego Boga. Będziemy fikcyjnie się modlić i fikcyjnie służyć. I nie możesz się opierać na tym, że się przejawia moc i że to jest dowód. Moc się przejawia, rozumiesz? Nie dla... Moc się przejawia dlatego, że jest Bóg w tobie. Rozumiesz? Jest Bóg w tobie, to się moc przejawia. I ty sobie, ty po prostu udrożniłeś się w jakiejś dziedzinie i ty w tej dziedzinie sobie działasz, ale to w ogóle nie oznacza, że inne dziedziny twojego życia, one są oczyszczone i uświadomione. To w ogóle nieprawda. Nie opieramy się na tym. Tylko to, co jest prawdą dla nas, może służyć innym ludziom. Tylko to, co jest prawdą dla nas, przeżywalną prawdą, przeżywalną prawdą. Przeżywalną prawdą. Przeżywalną prawdą. Coś, co jest nieprzeżywalną prawdą, jest niczym, zerem kompletnym. Teologią, domysłami. Tylko twoje doświadczenie jest prawdą dla ciebie. Poza twoim doświadczeniem prawda jest kłamstwem. Zrozumcie mnie, ludzie. Poza twoim osobistym doświadczeniem każda prawda to kłamstwo. Rozumiesz? Ja ci coś powiem. Jest człowiek X i mówisz człowiekowi X taką rzecz. Jezus umarł za twoje grzechy. I teraz posłuchaj. Dla ciebie jest to prawda, bo ty to przeżyłeś, tak? Dla niego to jest wierutne kłamstwo. I w ogóle nie dziw się, że to jest kłamstwo. Bo to jest dla niego kłamstwo. To nie jest prawda żadna dla niego. Rozumiesz? To jest dla ciebie prawda, a nie dla niego. Nie dziw się, że on mówi, to jest głupota, bo to jest głupota dla niego. To jest to bzdura, odpowiem do ciebie. A im bardziej inteligentny, tym bardziej ci powie, że to bzdura. Dlatego najłatwiej Kościołowi jest pracować, wiecie, z kim? Z kretynami. Kościoły są pełne kretynów, szczególnie protestanckie kościoły. Pełne zaburzonych kretynów, którym się podaje, proszę ciebie, kupę, a oni się cieszą, że to jest ciastko. Dostaliśmy ciastko. Kościoły kochają pracować z bezdomnymi, zaburzonymi, wiecie o co chodzi, i mówią, Pan przyszedł do chromych, do ubogich i tak dalej. Wiecie, to znaczy ubogi? To nie znaczy, że to jest ten, kto nie ma pieniędzy. Ubogi to jest ten, kto pokłada nadzieję w Bogu. Taka jest definicja ubogości. Błogosławieni, ubodzy, albowiem do takich należy Królestwo Niebieskie. Słyszeliście? To nie znaczy, że błogosławiony jest taki. Ubogi to ten, który pokłada nadzieję w Bogu. Bóg przyszedł do tych, którzy pokładają w Nim nadzieję! A nie do jakiejś grupy społecznej, która jest skretyniała, rozumiesz? I łatwo im podać każdą rzecz. Idzie się do bezdomnych, daje im się jeść, rozumiesz? I oni cię słuchają wszyscy. 80 razy każdy przyjął już Jezusa. Idzie się do więźniów i więźniowie w 90% wychodzą na spotkania, dlatego, bo wychodzą do wszystkich na spotkania. Na ciastko, na paluszki, proszę ciebie. I się dzieje, ale miałem dzisiaj audytorium. Ale jakże mało. Idzie się do ludzi światłych. A wiecie, dlaczego się idzie mało do ludzi światłych? Bo ludzie światli, nie światli, nie wiem. Światli. No. Oni nie chcą przyjmować głupoty. Jak chrześcijanin do nich wyjeżdża z prawdą nieprzeżywalną, to oni mówią, puknij się w zagar, chłopie. Co ty do mnie opowiadasz? Któż to cię uzdrowi? Uzdrowię cię! Weź, bo cię w mordę strzelę! Rozumiem, to są takie rzeczy. Jakże mało ludzi światłych jest w Kościele. Dlatego, bo chrześcijanie, którzy nie przeżywają prawd Bożych, idą i głoszą im co? Nieprzeżywalne prawdy, czyli kłamstwa! Teorie im głoszą. Ludzie, jesteśmy Bożymi sługami. Nie możemy głosić teorii. Cokolwiek głosimy, musimy przeżywać. Za cokolwiek się biorę, to przeżywam tą rzecz. Przeżywam ją. Rozumiesz? Jestem desperatem przeżywania.
Jestem desperatem przeżywania rzeczy. Ja będę, Panie, Cię przeżywał. Ja będę Cię przeżywał. Guzik mnie obchodzi. Rozumiecie? Wszystko wokół. Ja będę Cię przeżywał. Ja. Bo Bóg jedynie dla mnie jest taki, jak Go przeżywam. Innego Boga nie ma. Inny Bóg nie żyje. Rozumiecie, o co tu chodzi? Był taki filozof Nietzsche. Rozmawialiśmy o nim dzisiaj. Mówił, że Bóg umarł. Potem nakręcili taki film, Bóg nie umarł. Wtedy się cieszą, Bóg nie umarł. Jest takie, wydaje się, że ten film niesamowity film. To wcale nie jest niesamowity film. Wiecie o tym? Że film Bóg nie umarł, obydwie części, wcale nie jest niesamowity, wcale nie jest duchowy. Zrozumcie to. To nie jest duchowe. To jest intelektualne przekonanie ludzi. To jest zrobione z atmosfera w tym drugim. Powiem Ci coś. Nietzsche powiedział, Bóg umarł. Ale kiedy zbadasz wypowiedzi Nietzschego, tak? Czyli Nietzsche, nie wiem jak się to odmienia, jakkolwiek. To wcale nie, to się w ogóle nie okazuje, że to nie był człowiek niewierzący. Wiecie, co on robił w tym wieku, w którym żył? On mówił, Bóg umarł, to co wy prezentujecie, tego Boga, to nie Bóg jest. On mówił do katolików, protestantów, on jechał ze wszystkimi jak z dzikimi świniami. Mówi, to nie Bóg! Mówi, to martwe jest! To umarłe! Bóg nie żyje! Rozumiecie? Ale kiedy poczytasz wypowiedzi tego człowieka, to ten człowiek, on był skoncentrowany na prawdzie. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? On szukał Boga. Ale jakiego Boga? Przeżywalnego Boga. Ja poznałem Boga. Ja Go przeżywam od 2001 roku non-stop. Jestem aktywny non-stop. Kurczę, nikt mnie nie zachęcał nigdy. Nikt. Nie było w moim życiu żadnego mentora, który przychodził i zachęcał, Artur, uda Ci się. Wiecie, co oni mówili? Zginiesz. Leżysz. Wiecie, tak naprawdę mniej więcej od może 2 lat to ustała taka fala informacji wobec mnie, że ja zginę. Bo się ludziom znudziło. No kurczę, żyję. Nie to, że żyję, to się mam coraz lepiej. To jest jakieś takie... Rozumiesz? Chciałoby się z tymi ludźmi pokonać, bo tych ludzi są setki. Chciałoby się pokonać i powiedzieć, słuchaj, ale kurczę, żyję. Ale wiecie, dlaczego tak jest? Bo ja przeżywam prawdy. Ja je przeżywam. I Ty, żebyś prawidłowo służył w Królestwie, żebyś poszerzał Królestwo, Ty musisz przeżywać prawdy, które głosisz. Wszystko, co głosisz, musi być przeżywane. Jedynie taki wpływ wywrzesz, jak przeżywasz. Ok? Innego wpływu nie wywrzesz. Inaczej będziesz kładł ręce na chorych i nikt nie będzie uzdrawiany. Inaczej będziesz głosił, a ludzie nie będą się nawracać. Inaczej będziesz próbował coś budować, będziemy zaraz się wszystko rozlecić. Rozumiesz? Bez przeżywania nie istnieje formuła przekazu. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian 11:23 to mówi. Pierwszy list do Koryntian 11:23. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem. Zobaczcie, co On im przekazał, Paweł. To, co przejął. To, co przeżył. Rozumiecie, o czym ja mówię? Tylko to, co przeżywasz, jest do podania dalej. Nic więcej nie masz. Ani dla siebie, ani dla innych. Reszta to chaos. I my, ludzie służby, nie możemy być ludźmi chaosu. Wystarczająco jest skretyniałych dusz w Kościele. Wystarczająco dużo, ludzie. Musimy stworzyć ruch zdrowych głów. Zdrowych głów. Pewien ruch. Musimy zaszczepić DNA w tym pokoleniu. Nowe DNA. Zupełnie inne.
Ale to będzie tylko możliwe wtedy, kiedy będziemy emanowali tym poprzez przeżywanie tych rzeczy. Przeżywanie. Inaczej to jest teologia. Ludzie się pouczają. Cały czas się uczą. Jak ja na przykład widzę takie relacje w kościele, tutaj nasz kościół jest teraz na takim etapie, że się ludzie pouczają. Uczą się nawzajem. Spotykają się, uczą. Przeda dwóch ludzi i się uczy. Zaraz to się skończy. Wiecie, czemu to się skończy? Wysiądą wam partnerstw. Rozumiecie? Kule miłość, ona nie może funkcjonować w systemie ciągłego nauczania. Miłość jak non-stop poucza, naucza, korykuje, kształtuje, rozumiecie, o co chodzi? To ona umrze. Umrze. Gdzie szczęśliwe małżeństwo, ono nie funkcjonuje w systemie ciągłego pouczania się. Chodzi o to, żeby żyć i dać dzieci innym. W ogóle o to chodzi. Następnie iść krok dalej i zacząć karmić drugiego człowieka sobą. Ale dlaczego ludzie tak pouczają? Wiecie czemu? Ponieważ się boją. To się wszystko ze strachu. Ze strachu. Jeśli ja nie przekażę tej prawdy, patrz jak to, jaki to jest mechanizm. Jeśli ja nie przekażę tej prawdy, a muszę ją mu przekazać, bo kiedy mu jej nie przekażę, to on, nie przyjąwszy tej prawdy, nie będzie taki, jakbym chciał, żeby był. Więc mu muszę dać tą prawdę. Wepchnę mu ją. Jak czopek. Przy każdej nadarzającej się okazji, zwanej relacją, będę mu aplikował następny czop. Aż się zmieni na mój obraz. I użyłem do tego Chrystusa, więc miej mi, Panie, ku sprawiedliwości. Nie jesteśmy duchowymi proktologami. Rozumiecie? To tak nie działa. Ale czemu to się robi? Bo się boją ludzie. Boją. Jeśli on nie będzie w tej sprawie ze mną zgodny, to ta relacja nie wytrzyma. Kto ci w ogóle powiedział, że tak ma być? Ja jak się spotykam z ludźmi, ja nie siedzę i ich nie pouczam. Ja, że chcą coś wiedzieć. Rozumiem? Ja lubię być z ludźmi. Jeść z nimi. Cieszyć się tym. W ogóle rozumiesz, o co chodzi? Bo się nie boję. A wiesz, czemu się nie boję? Bo ja wewnętrznie przeżywam prawdy Boże. I w ogóle nie jest mi do tego nikt potrzebny. Ja mam takie wewnętrzne przeżycia, no powiedz, nie? To chodzi po mnie. Jak Sławek powiedział, te pektyny, te pektyny. Chodzi to po mnie. A zatem wszystko to, co pozostaje w sferze teorii, w naszej osobistym doświadczeniu, jest dla nas nieprawdą i niesie za sobą tylko śmierć. Wszystko to, co pozostaje w naszym osobistym doświadczeniu teorią jedynie, to przynosi śmierć do życia, rozumiecie? Śmierć. Nie wolno bronić teorii w naszym życiu, a niech to legnie w gruzach wszystkiego. Mogłeś skończyć 1000 szkół, ale jeżeli tylko jesteś teoretykiem, tak? To pozwól, żeby to runęło i zacznij od początku. Od początku. Od początku. Od początku. Od początku. Może jesteś 20, 30 lat nawrócony. Może zbudowałeś już całe systemy zachowawcze. Jak się bronić w tym małym, dziwnym światku, tak? Rozważ. Od początku. Zrozum, nie ma tam Boga. Nie ma Boga w sferze twojego braku doświadczenia. Tam nie ma Boga. On, jego tam nie ma. Nie mów, że on tam jest i nie broń go. Będę cię bronił, Panie, nie puszczę cię. Ale przecież mnie tam nie ma. Czemu mnie tak trzymasz? Panie, myślałem, że jest. Słuchajcie, jest tyle kretyństwa. Ja dzisiaj po prostu otworzyłem internet, żeby zawiesić informacje. No, mówiłem tutaj. Patrzę zdjęcie. Biskup
takim dużym brzuchem katolickim, leży na drodze. To jest jeszcze zdjęcie. Na brzuchu. Na brzuchu takim problemem leży na autostradzie i całuje ten pas środkowy. Rozumiesz? Całuje i tam stał taki kostek jeszcze z kropidłem, bo oni odbierali, proszę ciebie, obwodnicę wokół Kutna. Rozumiesz? I tak, i ktoś to zamieścił i podpisał tak. Biskup, stary Indianin. Nasłuchuje, czy nie jedzie macierewicz. My nie możemy powielać schematu tego chaosu, dodając do tego jeszcze imię Jezus. Bo kiedyś staniemy przed Bogiem i Bóg powie, co ty robiłeś tam, stary Indianinie? Ty miałeś szerzyć królestwo w mocy, a tyś narobił te teorii spiskowych i trzymałeś się ich jak głupi. Po co, ludzie? Po co te rzeczy? Nie usłużymy tym nikomu, a nasze życie będzie ruiną. Rozumiecie to? Ruiną. Stekiem teorii, bo rozmawiamy sobie. Najlepiej, że będziemy szukać teoretyków takich jak my i siedzieć z nimi, będziemy mieć z nimi relacje. I będziemy mówić te głodne kawałki, będziemy się opowiadać, rozumiesz, aż do samej śmierci. A potem pójdziemy do Boga i zobaczymy, że nasze dzieło nie przyniosło wielkiego skutku. Że to całe życie okazało się, że jest przez nas wykorzystane tylko w kilku procentach. Że tylko troszeczkę było tej doświadczalnej prawdy, a reszta to była teoria. Teoria. Rozumiecie, dlaczego to jest taka syfica wszystko? A protestanci są mistrzami świata w tym, bo mają się takim odbić, bo o, Kościół katolicki, o, zwiedzeni są wszyscy, my się odbijemy na nich. Dlaczego tu się odbić? To jest po pierwsze rodę i tamto. Wszystko pod ciebie pod młotek. Wszystko pod młotek. Wszystko pod młotek. Każda teoryjka. Nie bój się nie wiedzieć. Ten facet, który to był, jest doktorem filozofii. Jest teologiem. A wiecie, jak on się, na czym polega jego rozwój? Że on się uwstecznia. Powiedziałem wam o tym. On dzisiaj umie powiedzieć, nie wiem. Ja nie wiem. I to jest szczere i profesjonalne. Dlaczego ja muszę wiedzieć? Zaufanie do Boga może być tak wielkie, że stajesz i mówisz w ogóle... Komu? Ostatnio gość do mnie przysłał takie poważne pytanie. Dlaczego ja pozwalam usługiwać mojej żonie? Tak jak ja bym miał wpływ na to. Takie pytanie. Byłem kulturalny. Ja bywam kulturalny. Więc to napisałem. I to usługuje moja żona, bo jest nauczycielem. Jest apostołem. W ogóle to robi. Napisał do mnie drugi raz. Ja nie rozumiem, dlaczego napisał do mnie drugi raz. Ja w ogóle tego nie pojmuję. I zadał mi znowu takie pytanie. To mu wysłałem link z tego na YouTubie. Adam. Oglądaliście to? Nie widać mnie? Widać. Nie widać mnie? Widać. Pijcie sobie. Adam. Zobaczcie, co to jest. To i taki, proszę ciebie, ten. Świstak taki. Bo to jest ze zwierzętami, od zwierzątka. I tam podkładają głos. I stoi taki świstak. Adam. I znowu przejściówka jest, i taki jest ten. Taki ptak. I pod chwilę pobawimy się. Nie widać mnie? Widać. Ja mu to wysłałem, ten link. On mi na obliczu, używając bardzo wulgarnych słów. Rozumiesz? Ale o co chodzi? Już nigdy nie napisał. Nigdy. Rozwój duchowy polega na tym, że musimy się uwstecznić. Twoja służba, jeżeli ma być efektywna, to musi być służba ducha i to pięknie brzmi jeszcze w naszych protestanckich ustach. Ale praktyczne działanie wygląda tak, że musisz wyrzucić wszystkie śmieci, które są teorią w twoim życiu. A to będzie powodowało, że będziesz stał i będziesz mówił pewnie, że wiesz co, nie wiem.
I to będzie bardzo szczere u ciebie. Rozumiesz? A potem włożysz rękę w kieszeń i dalej pójdziesz szerzyć królestwo. I to nie będzie cię w ogóle ruszać. Posłuchaj, Słowo Boże mówi, że lepsze jest trochę usprawiedliwego niż ogrom niesprawiedliwego. Rozumiecie, o czym ja mówię? Trochę. Choćby z twojego życia w tej chwili miało zostać 20%, to niech zostanie 20%, bo reszta to fajac. Reszta to fajac. Kenneth Hagin kiedyś zapytał Boga, mówi, Boże, czemu tak mało jest cudów w mojej służbie? A Bóg powiedział, zacznij moje słowo głosić. Mówi, Panie, to co ja głoszę przez tyle lat? A Bóg mi to przeanalizuj, to ją to przeanalizował. Rozumiesz? Okazało się, że większość, że to jest syfica. Ale dlaczego? Bo tak przeżywał. Teoria. Teoria. Wszędzie teoria. Ludzie potrafią mówić niesamowite kazania o pieniądzach i dalej pieniędzy nie mają. Ja mówię, jak ja znam tyle kazań o pieniądzach, jak jestem milionerem. Ludzie mówią, wszystko wiedzą na temat wypędzania demonów, proszę ciebie, a sami chodzą za demoniem. Nie kłócą się. W domu się kłócą 20 lat wierzący ludzie. Co to jest? Aniołowie im pomagają? To demony. Masz w domu trzodę, demoniczną trzodę. 20 lat kłócisz się ze swoim mężem, 20 lat kłócisz się ze swoją żoną. Masz w domu normalny, demoniczny chleb. A wszystko wiesz, bo będę miał demon. Uzdrawiasz chorych, a chory jest. Nie jest. Jak zaczął od siebie? Sam bym się uzdrowił najpierw. Bym chodził się uzdrowić, co uzdrowił człowieku nogę, głowę, nie wiem, coś bym sobie tam uzdrowił. Coś tam się u mnie dzieje, nie tak się trafia, bo w imieniu Jezusa. Rozumiesz? To w ogóle robię te rzeczy. Nie zadaję pytań nigdy. Wiesz co? Można zadawać pytania, dlaczego ktoś nie został uzdrowiony. Okej? Ale ja nie zadaję takich pytań. Ponieważ ja zacząłem od siebie, uzdrawianie od siebie, od siebie. Pierwszy nowotwór zniknął z mojej twarzy. Okej? Po prostu. Praktykowanie rzeczy prawdziwych. Reszta syf, wywalamy. Bez żadnej litości, bez litości, bez litości. Nie szpanujemy, ile my wiemy, ile my robimy, ile my zrobiliśmy, ile my przeżyliśmy. Ludzie mają 1000 świadectw na minutę, 1000 świadectw człowieku, że mógł to wygadać. Wchodzisz do niego, jak tam? Bardzo dobrze? Bardzo dobrze. Nie ustające pasmo sukcesu, bo chodź, usiadaj. Porozmawiajmy ze sobą. Rozmawiasz z tym człowiekiem, za chwilę się okazuje, że gość jest w drobiazgach. Zbudował sobie system iluzji. System iluzji. Głosi Boga mocy. Żeby głosić Boga mocy, to trzeba przeżywać Boga mocy. Nie przeżywasz Boga mocy, to będziesz głosił fałsz. I nikt nie będzie chciał cię słuchać. A jak sobie nazbierasz słuchaczy, i będziesz ich faszerował tym fałszem, to zbudujesz sobie system zafałszowanych przyjaciół i takich będziesz miał ludzi wokół siebie. Żole mam kościół, ja wiem. Kiedyś to się nazywał artykuł 25, paragraf 1. To jest ciekawe. To jest trwały brak świadomości popełnionych czynów. Naprawdę, jak się dostało ten artykuł, to można było nieść do widzenia. 25, paragraf 1. W Starym Kodeksie z 69 roku. Teraz nie wiem, jaki to artykuł, ale to jest analogia gdzieś tam. Ewangelia Jana 6:51-54. Przeczytajmy jeszcze. Jeden fragment. Ewangelia Jana 6:51-54. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus. Zaprawdę powiadam wam. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kogo wskrzesi w dniu ostatecznym? Tego, który go je.
tego, który realnie go przeżywa. Ludzie stają przed bardzo fajną rzeczą dzisiaj. 54 werset. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, to jest system czynnego działania. Zgadzacie się ze mną? Ten ma żywot wieczny, czyli to jest dowodem życia wiecznego. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wiecie, co jest dla mnie dowodem życia wiecznego? Wiecie, co jest dla mnie dowodem życia wiecznego? Dowodem życia wiecznego jest stałe przeżywanie, czyli doświadczanie Chrystusa. Doświadczanie Chrystusa. Jeżeli ktoś nie doświadcza Chrystusa, ja nie wiem, co się wydarzyło w jego życiu. Rozumiecie mnie? I wy też nie możecie szerzyć królestwa w taki sposób, że będziecie prowadzili ludzi jedynie do miejsca, tak, teoretycznego, bez jakiegokolwiek uwolnienia życia. To jest niemożliwe, bo to stworzycie hybryd. Hybryd. Jesteśmy sługami, to jest szkoła służby. A żeby ludzie mogli doświadczać Boga, to my musimy doświadczać tego Boga i w takiej pozycji wobec nich stawać. Bo kto was przyjmuje, ten Boga przyjmuje. Rozumiecie? Żebyście prowadzili zwycięskie działania w służbie, to musicie sami ustawicznie przeżywać prawdy Boże. Musicie doświadczać realności Bożej. I wtedy, kiedy będziecie wchodzili w obecność ludzi, to oni będą mieli szansę, realną szansę, żeby przeżywać to samo, co wy. Oczywiście nie wiemy, czy oni będą przeżywać, bo to oni decyzję muszą podjąć, tak? Ale my idziemy do nich z potencjałem życia. Krótko powiedziałem, ja do ludzi mówię, wpuść mnie do swojego życia, a zrobię ci po prostu rewolucję, jak to jest lerowa. Wpuść mnie. Bo wpuściwszy mnie, wpuścisz Chrystusa. Bo ja jestem z Nim zrośnięty. Przeżywam Go całym swoim jestestwem. Żyję Jego prawdami w praktyce. Wpuść mnie do życia! Ja mu nie będę opowiadał teorii. Rozumiesz? Ja mówię, wpuść mnie do życia. Wpuść mnie. Zobaczysz, co się stanie. Dlaczego jestem taki pewny tego? Bo ja przeżywam tego Chrystusa w praktyce. I wystarczy, że On mnie wpuści. Ja będę. Rozumiem? I się zacznę. Ale jeżeli ja nie przeżywam praktycznych rzeczy z Bogiem, tak? Ja żyję w sferze teorii. Ja pukam do Niego, puść mnie do życia. On mówi, proszę bardzo, bo ja mam fajnie na zewnątrz, tak? To ja wchodzę do Niego z całym tym potencjałem teorii, wiecie co robię? Uładuję Mu teorię. Uładuję Mu teorię. Ponieważ produkujemy ludzi tylko na nasz obraz. Rozumiesz to? Nie wyprodukujesz drugiego człowieka na obraz Chrystusa, bo to jest teoria znowu. Następna fikcja literacka. Tak samo jak pojęcie, proszę ciebie, że ktoś ci coś mówi, a ty mówisz do niego, chwyć się Pana. No weź się chwyć. Co to jest chwyć się Pana? Co to za słowo? Ja mówię do ludzi na przykład jakąś prawdę i to znaczy, że jeżeli on w tą prawdę uwierzy i przyjmie tą prawdę, to znaczy, że on się chwycił Pana. Rozumiecie, o co chodzi? Wtedy się chwycił Pana. Bo wszystko to, tak, co ja robię, tak, Pańskie jest. Bo ja z Pana czerpię, bo ja jem Pana. Jem i piję, jem Jego ciało i piję Jego krew. 24 godziny na dobę. Rozumiesz? Cały czas. System ciągły. Żywię się Chrystusem. A potem idę, mówię, wpuśćcie mnie do siebie. Ja nie potrzebuję mieć ze sobą juków. Ja nie potrzebuję mieć ze sobą notatek moich. Ja nie potrzebuję mieć wielkiej Biblii. Są ludzie, że jak nie mają Biblii, prędzej gdzieś, to są załamani.
Są ludzie, że jak nie wezmą notatek gdzieś swoich, to nie wygłoszą kazania. Są ludzie, że jeżeli oni się nie modlą ustawicznie, na przykład 3 dni z postem, tak, to oni nie pojadą na usługę. Kiedyś pisali do mnie, dzwonili, pość ze mną. Ja mówię, czy ty jesteś poważny? Ja jestem w cyklu budowania masy mięśniowej, a ty do mnie pość. Ja masuję teraz. To ty gadasz do mnie? Ja mówię, jak to, co ja gadam do ciebie? Jestem w cyklu tworzenia masy mięśniowej, ale ja prościej nie można. Wiem więcej w ogóle wodarów, większe ciężary. Nie... Ale ty, ja mówię! Ja wiem, co ty mówisz. Posłuchaj, co ja mówię. Niepotrzebny ci jest żaden post i żadna modlitwa. Wiesz, co ci jest potrzebne? Jedzenie codzienne ciała krwi. Musisz codziennie przeżywać prawdy Bożej. Modlitwa ci tego nie zastąpi. Przyjaciele, modlitwa nam nie zastąpi jedzenia. Pomódlmy się. Mówię, ale po co? Ja wiem, kiedy się mam modlić. Rozumiecie? Przeżywanie prawd. Nie przeżywasz prawd? Masz ty. Musisz porzucić wrzątki teologiczne związane z tradycją, z religią. Porzucić te wrzątki. Wszystkie wrzątki. Może wiele lat się tego uczymy. Każda dziedzina swojego życia musi domagać się intymnego doświadczenia adekwatnej prawdy Bożej. Każda dziedzina twojego życia. Przestań myśleć, że zastąpisz coś czymś. O, ja uzdrawiam chorych. O, jestem Bożym człowiekiem, uzdrawiam chorych. Jak nie uzdrawiasz, to jesteś dziwny. Jak nie ewangelizujesz, też jesteś dziwny. Rozumiesz? Jesteś dziwakiem jakimś. To jest normalna sprawa, że tak żyjesz przez siebie, bo to tak normalnie to jest wpisane w twoją metrykę. Ale każda dziedzina życia twojego ma być świadectwem Chrystusowości. Rozumiesz, o czym ja mówię? Każda dziedzina twojego życia. Każda dziedzina twojego życia. Ludzie na przykład myślą, że uzdrawiają chorych, uwalniają zdemonizowanych, ale mieszkają ze sobą bez ślubu. W naszym kraju, gdzie ślub jest określany jako normalne zjawisko społeczne, stwierdzające to, że twoje ludzie ze sobą jest, i oni myślą, że jest wszystko, to nie ma problemu, będziecie przyjęci przez społeczeństwo. W ogóle nie będziecie przyjęci przez społeczeństwo. W ogóle. Społeczeństwo cię wypluje, oleje, rozumiesz? Jesteś idiotą, zachowujesz się jak idiota, nie potrafisz przez ciebie normalnie się zachowywać, rozumiesz? I ty myślisz, że namaszczenie w jakiejś dziedzinie, ono ci to pomnoży? Że ono raptem się spowoduje przez ciebie, że twój kretynizm zostanie przykryty tym namaszczeniem i ktoś przyjmie Boga? Musimy zdrowieć. Rozumiecie? Zdrowieć, 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 zdrowieć. Musimy się nie bać. Być normalnymi, zdrowymi ludźmi. Bez osobistego doświadczenia prawdy jesteś zarówno nieszczęśliwy, jak i nieskuteczny. Bez doświadczenia prawdy jesteśmy nieszczęśliwi i nieskuteczni. Jeżeli bez doświadczenia prawdy powołujemy się na prawdę, to oszukujemy siebie i jesteś wtedy odpowiedzialny za oszukanie ludzi. Oszukujesz ludzi. Zachowujesz się jak debil, rozumiesz? Twoje życie jest życiem popaprawnym, ok? Ale ty głosisz Chrystusa! Czy ty nie rozumiesz, że każdy fragment twojego życia głosi Chrystusa, nie tylko twoje usta? Nie tylko tak, ten krótki zwrocik taki: ludzie, uwierzcie w to, że Jezus Chrystus stał z martwych! Uwierzcie w to, że On umarł za wasze grzechy! To jest fragment twojego życia! Fragment! Fragmencik! Rozumiesz? To nie tak działa. Nie przykryjesz swoich zaburzeń i teorii takimi rzeczami. Nie przykryjesz. Nie przykryjesz kłótni w małżeństwie, rozwałki, lęków różnego rodzaju. Rozumiesz? Nie przykryjesz manipulacji drugim człowiekiem takimi rzeczami. Nie przykryjesz namaszczeniem tych rzeczy, bo namaszczenie do tego nie służy. Namaszczenie jest jak lodołamacz. Ono łamie lód po co? Żeby statek mógł płynąć dalej. Rozumiesz? Statek, potężny statek z potężnym zaopatrzeniem. Ja mówię do ludzi, wpuść mnie do życia, zobacz, jakie zaopatrzenie do ciebie przyjdzie. Mówię, do mnie się lepi błogosławieństwo. Rozumiesz? Jestem jak lep. Gdzie ja tam Bóg?
żebyśmy tak mogli głosić, to musimy tak żyć. Rozumiecie, że ja mówię tak żyć, a nie funkcjonować w sferze teorii. Jesteśmy ludźmi ruchu przebudzeniowego. Nie stać nas na bronienie własnych teorii i praktyk. Nie stać nas na powielanie systemu. Tu ktoś powiedział ciekawą rzecz, jak ktoś odchodzi od tej miłości, to ja nie idę z nim. Bo bym go skrzywdził. Ja tam nie idę. Ja w ogóle na przykład nie gonię ludzi, którzy odchodzą od mnie. Ja ich nie gonię. Wiecie, czemu ich nie gonię? Bo bym ich skrzywdził. Bo bym pokazał tym ludziom, że ich teoria, rozumiesz, jest super. Nie jest super. Za doświadczeniem prawdy idzie moc, a za mocą idzie sukces. Zrozumcie to. To jest proste jak konstrukcja gwoździa. Za doświadczeniem prawdy idzie moc, a za mocą idzie sukces. Jeżeli nie ma mocy, to znaczy, że nie ma doświadczenia prawdy. Nie ma po prostu. I nie można mówić, że jest. Nie można mówić, wierzę i dalej jestem chory. Co to jest za zlepek słów? Wierzę, a dalej chory jestem. Psalitariuje ci. Czytam przez telewizję. Nie wierzysz. Bo gdybyś wierzył, byłbyś zdrowy. Kropka. Rozumiesz, o co chodzi? Jedynym dowodem na to, że wierzysz w uzdrowienie, jest uzdrowienie. Jedynym dowodem na to, że wierzysz, że jesteś uwolniony, jest wolność. Wolność. Jak ja widzę, że jestem zniewolony w jakiejś dziedzinie, okej? To w ogóle ja nie nazywam tego wolnością. Ostatnio byłem bardzo zmęczony i wydarłem się na mojego syna. Mój syn ma 19 lat. Mógłbym znaleźć przynajmniej kilka powodów i powiedzieć, dlaczego się na niego wydarłem. Ja się na niego nie wydarłem, dlatego że z tej perspektywy teologicznej. Nie wydarłem się na niego, dlatego że coś mi się tam stało gdzieś. Nie. Moje wydarcie się na niego było reakcją. Była reakcja taka była. Tak zareagowałem. Uważam, że to w ogóle demoniczne było. Tak uważam. Że przestałem kontrolować demoniczną sferę. Tak uważam. I w ogóle pamiętaj, im idziesz głębiej w służbę, tak? Tym diabeł będzie zamierzał ci bardziej urwać łeb, bo go boli to, co robisz. Bo ty niszczysz jego środowisko życiowe. I on to robi z instynktu samozachowawczego. Nie dlatego, że się mści. Diabeł się nie mści. To jest fikcja literacka, diabeł się mści. Diabeł się nie mści i nie może się mścić. Natomiast diabeł broni swojego terytorium jak ranny dzik. Okay? Zapędzony pod ścianę będzie walił prosto w ciebie, żeby cię poranić. I ja wiem, że demony są wokół mnie. Rozumiem, że jestem odgrodzony tylko krwią. Gdziekolwiek się poruszam, one poruszają się. Rozumiesz? Żyję tylko dlatego, że funkcjonuję w namaszczeniu. Tylko dlatego, że tylko żyję w fizycznie, jestem o tym przekonany. Ale wydarłem się na syna. Kazałem mu wyjść z kuchni, iść do pokoju. W mikrosekundzie byłem świadomy tego, co się stało. Tylko, że ja już nie mam w sobie systemu iluzji zaprzeczeń. Rozumiesz, co chodzi? Poszedłem do mojego syna do pokoju. Usiadłem na fotelu. Opłakałem się. Powiedziałem, przepraszam cię. I mam nic na swoje usprawiedliwienie. Zachowałem się jak bydle. I nigdy więcej to się nie powtórzy. Przepraszam. I on do mnie przyszedł, mnie przytulił. Ja siedziałem jak dziecko, płakałem, a on mnie przytulił i powiedział, tato, wypocznij. Po prostu, wypocznij. Przeprosiłem żonę, prosiłem mamę. Sara miała słuchawki na uszach, więc nie słyszała. Wtedy wyjęła słuchawki, powiedziałem, Sara. I krzyknąłem strasznie na mnie. Mówię, w
mówię, przeprosimy, bo Sara mnie pocałowała, przytuliła. Gdybym miał zbudowany system iluzji zaprzeczeń, ja bym zaprzeczył temu zjawisku. Ja bym powiedział, dlaczego? Wiesz, jakbym zaprzeczył? Obroniłbym swoją pozycję. Obroniłbym. Ja bym obronił pozycję. Obroniłbym. Tylko ja tego nie mam już. Ja nie bronię pozycji żadnych. Niech mnie Bóg broni. Jak mnie znalazł, jak mnie zbawił, to niech mnie broni. Pański jestem. To jest moje chodzenie z Bogiem. Rozumiecie, o czym mówię? Tego rodzaju prawdy funkcjonują we mnie. Ja te prawdy mogę wnieść w życie ludzi. Ja mogę je wnieść bez żadnej żenady. Rozumiesz? Bez żadnej żenady. Mogę wam mówić o każdym moim błędzie. Wiecie dlaczego? Bo ja się w ogóle nie boję. Bo ja czuję się kochany. W ogóle wiecie? Ja wiem, że mnie kochacie. Jestem pewny tej miłości. Wiecie, to jest dla mnie taka prosta rzecz. Nie wiem, czy ktoś z was ode mnie odejdzie, czy nie odejdzie, czy po prostu mnie oszuka. Ja nie wiem tego. Ale ja dzisiaj mam absolutne przekonanie o waszej miłości do mnie. Czy wiecie, że ja tego nie podważam sobie? Ja nie mam podważenia. Dlatego też ja nie posiadam żadnego instynktu obronnego przed wami. Ale żeby tak mogło się stać, musiałem usunąć instynkt obronny przed Bogiem. Nie bronię Boga, nie bronię Jego zasad, nie bronię Jego reguł. Nie jestem żadnym krzyżowcem, nie jestem templariuszem. Rozumiesz, o co chodzi? Nie jestem taką konstrukcją. Mam sukces. Ponieważ doświadczam prawd. Co należy? Po pierwsze, rozróżnić i porzucić mrzonkę. Rozróżnić ją od prawdy i ją porzucić. Każda mrzonka w twoim życiu jest śmieciem i musi zostać usunięta w jakiejkolwiek dziedzinie. Każda mrzonka. Rozumiesz? Przestań bronić Biblii. Przestań bronić Boga, przestań bronić swojego życia. Przestań się w ogóle bronić. Chcesz manifestować Chrystusa? To zobacz, co zrobił Chrystus. Nie bronił się. W ogóle się nie bronił. Nie broń się przed mężem, nie broń się przed żoną, nie broń się przed ludźmi w twoim kościele, nie broń się w ogóle. Nie broń się, przestań się bronić. Przestań bronić swoich praw, które ochraniały twoje życie. Przestań. Nie będziesz wtedy też pouczał ludzi. Nie będziesz przychodził do ich życia z pouczeniem. Nie dlaczego będziesz przychodził do ich życia? Dlatego, że będziesz czuł się kochany, że będziesz kochał. Wiesz, dlaczego będziesz budował kościół? Dlatego, że będziesz kochał. Wiesz, czemu będziesz służył? Czemu będziesz na ulicy? Czemu będziesz w szpitalu? Czemu będziesz uzdrawiał? Czemu będziesz grał w uwielbieniu? Bo będziesz kochał. Wiesz, czemu będziesz ładował kasę w królestwo? Bo będziesz kochał. Nie będziesz się bronił. Po drugie, trzeba zgodzić się na chwilową pustkę. Kiedy pozbywasz się mrzonki, powstaje pustka w tobie. Powstaje pustka. Nie bój się tej pustki. Tam będą latały różne myśli. Lękowe. Co to będzie? Co teraz? Bez tego jestem jakiś taki nagi. Gdzie mam się schować? Nigdzie się nie schowaj. Staję sobie przed ciebie lago i koniec. Wypnij się na ten świat. My tak jestem, jak na misiu tam. Widzieliście na misiu? Nie wyglądaliście na misiu. Jak wchodzi ty, to jest tam, no taka jestem. Śmiała w głowie. Następnie, przesyćcie się zewnętrzną wiedzą o prawdzie. Przesyćcie się ją. Dostosuj całą twoją codzienność i twoje środowisko do przyjmowania prawd. Najbardziej kontrowersyjnych, najbardziej problematycznych. Po czwarte, uwierz w doświadczenie. Powiedz, ja już to mam. Powiedz, Ojcze, uwielbiam Cię, bo skoro Ty powiedziałeś coś tutaj, to znaczy, że ja już to mam. Tak, jeszcze tego nie doświadczam, ale ja teraz wierzę. A więc zaraz przyjdzie doświadczenie. Zaraz przyjdzie doświadczenie. Doświadczenie jest wynikiem wiary. Rozumiecie, o co tu chodzi?
nie istnieje doświadczenie bez wiary. Jeśli nie ma doświadczenia, to znaczy, że nie ma wiary. A więc uruchom wiarę. Uruchom. Bądź pewny, że mam. Bądź pewny. Ja mam to. 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 Ja to mam. Ja to mam. A potem przychodzi doświadczenie. I rozróżnisz głupkowaty krzyk charyzmatyczny od wiary. Bo za wiarą przyjdzie doświadczenie. Nie ma doświadczenia, nie było wiary. Nie ma doświadczenia, nie było wiary. Po piąte, odważnie zacznij działać zgodnie z tą wiarą w to doświadczenie. Zacznij działać. Zacznij działać. Zacznij działać. Wczoraj byliśmy na ulicy, głosiliśmy Ewangelię. Wyszła Martusia, kusiła. Powiedziała kilka rzeczy, które nie były z ducha. Zeszła. Agata do niej podeszła. Powiedziała jej te rzeczy. Marta się rozpłakała. Podeszliśmy do niej obydwoje. Pokazaliśmy jej rzeczy. Przytuliliśmy ją. Mówią, po następnym głoszeniu zaraz głosisz. Zaraz wychodzisz i już głosisz. Już. I ona wyszła. I ona głosiła z ducha. I ona wróciła. I ona powiedziała, teraz mogę głosić nam z Panem. Tak działa mechanizm. To jest mechanizm. Rozumiecie, o co chodzi? Nie zostawia się rzeczy zbędnych, rozwala się, ogarnia się miłością, rozumiesz? Idzie się dalej przez wiarę. I tak do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Tak to działa. Tak to działa. Mieliśmy wypadek samochodowy. Kierowca, który z nami jechał, był takim, który prowadził. Był w takim stanie. Samochód był zmiażdżony. On był w takim stanie, że mówi, a postawili nam, asystent postawili nam samochód zastępczy. Ja mówię, wsiada, jedź. A on mówi, ja nie jadę. Wsiada, jedź. On mówi, absolutnie, ja nie prowadzę. Jedź! Dobrze. Wsiadł ten samochód, przejechał 50 km, potem mnie podszedł, mówi, gdybyś mi nie kazał wsiąść ten samochód, ja bym nie jeździł przez lata. Ja bym przez lata nie jeździł. Rozumiecie? Odważnie działaj zgodnie z wiarą w doświadczenie. 6. Nie porównuj się z innymi. Nie porównuj swoich doświadczeń z doświadczeniami innych ludzi, ponieważ doświadczenie Boga jest twoje osobiste. Nie słuchaj tego, co jest wokół, mówisz, jakieś te moje jest inne. Musi być inne. Jeśli będzie takie samo, jest nieprawdziwe. Posłuchajcie tego słowa. Jeżeli twoje doświadczenie Boga jest takie samo jak kolegi czy koleżanki obok, to znaczy, że żyjesz w nieprawdzie. To znaczy, że wymyśliłeś coś sobie, naprzyglądałeś się na niego, zrobiłeś sobie, proszę ciebie, film, wgrałeś go sobie do głowy i koniec. Nie ma dwóch takich samych doświadczeń. Powiem ci, numer jeszcze jest lepszy. W całym twoim życiu nie istnieją dwa takie same doświadczenia z Bogiem. Powiedzicie dlaczego? Bóg nigdy się nie powtarza. Nigdy. Zapamiętaj sobie. To jest zasada domowa. Bóg się nie powtarza. Nigdy. Jeżeli zauważysz w swojej służbie schematyczne działania, jesteś zwiedzeniem. Jesteś zwiedzeniem. Pamiętacie Aslana z opowieści z nami? Nic dwa razy się nie zdarza. To jest wielka duchowa prawda. Nic nie zdarza się dwa razy. Umysł twój jest mistrzem w tym, aby powielić rzecz. Powielanie rzeczy musi być rozwalane przez ciebie. W kwietniu będziemy mieli całą szkołę na temat uwielbienia, modlitwy. Będziemy uczyć tego, że niemożliwe jest, aby były dwa takie same uwielbienia. Nie istnieją dwa takie same uwielbienia, nigdy. Do końca życia wspólnoty. Jeżeli tylko zaczynają istnieć dwa takie same uwielbienia, tak? To znaczy, że zatrzymaliśmy się w rozwoju. Do końca życia. Rozumiecie? Teraz posłuchaj. Na
Ci taki przykład, na czym to polega. Są ludzie, którzy ustawicznie słuchają jednych piosenek chrześcijańskich, okej? I mówią, że Bóg działa w ich życiu przez te piosenki. To nie Bóg. Mam dla Ciebie taką informację. To nie Bóg. Nie ma tam Boga. Tam nie ma Boga. To Twój umysł. To Ci się po prostu podoba. Rozumiesz, o co tu chodzi? To Ci się podoba. To już Ci się podoba. Nie porównuj się z innymi. Przedostatnia rzecz. Trwaj w świadomości istnienia procesu doświadczenia. Doświadczenie rzeczy jest stopniowe, świadome i progresywne. Krok po kroczku się wchodzi w doświadczenia. Krok po kroczku wchodzimy w doświadczenia. Krok po kroczku. Dlaczego? Doświadczenia Boga są zbyt wielkie, aby je przyjmować jednorazowo. Rozumiecie? To jest zbyt wielkie. To jest zbyt wielkie. Kościół ograniczył Boga. Ograniczył Boga w swoim postrzeganiu. Dlatego w większości rzeczy Boga nie ma. Stąd Nietzsche mówił, że nie ma Boga. I ostatnia rzecz. Posługuj tylko na podstawie doświadczenia. Tylko na podstawie doświadczenia. Zaprzestań jakiejkolwiek usługi, która jest sferą teoretyczną. Zaprzestań. Wyluzuj. Spacz Boba obejrzyj. Rozumiesz? Nie frustruj się. Nie frustruj się. Jesteś tyle samo wart, jak służysz, jakbyś nie służył. Rozumiesz mnie? Czy służysz, nie służysz, jesteś tyle samo wart. Tyle samo wart jesteś, bo jedna krew się za ciebie przelała. Czy służysz, czy nie służysz? Służysz z miłości i ma być to profesjonalne, jeśli ma przynieść efekt. Każda rzecz w naszym życiu, jeżeli w ogóle jest robiona, ja to Ci coś powiem. Jak ja bym miał robić w życiu rzeczy, które nie przynoszą efektów, rozumiesz, to został menele. Nie będę podróżował po matce ziemi, tak jak ten na Palpicie. Samuel L. Jackson. I będę chodził po ziemi. Będę chodził po ziemi. W ogóle. Naprawdę. Ja będę chodził po ziemi. Kiedyś oglądałem taki program, że Ciebie hajer nie do zajechania, człowieku. O jednym górniku, co poszedł na emeryturę i na piechotę zwiedza cały świat. Człowieku. Rozumiesz? Autostopem, pociągami, gdzieś tam na Kamasz sobie chodzi. Po całej ziemi. Ja bym tak szył. To jest to menele po prostu. Rozumiesz? Tu chodzi o coś tak o to, że doświadczenie jest czymś, co możemy przekazać tylko innemu człowiekowi. Usługujemy na podstawie doświadczenia. A więc jaka jest główna praca sług Bożych, tak? Doświadczać Boga w swoim życiu. Główna prawda sług Bożych. Zobaczcie, przyszła szkoła marcowa. 10-11 marca, przypominam, jest szkoła. 10-11 marca. A jeszcze sprawdzę, przepraszam, ale chyba tak. Na pewno, tak? 10 marca w piątek zbieramy się tutaj o godzinie 11 i już wyruszamy na ulicę. Zorganizujemy się, podzielimy się na grupy, idziemy głosić Ewangelię. Do autobusów, do tramwaji, rozumiesz? Ruszamy do miasta. Ci z Was, którzy będą mieli prowadzenie, znajdźcie sobie adresy szpitali. Zapraszam do szpitali. Już proszę się zaopatrzyć w koszulę z koloratkami, jeżeli już sobie kupicie kolorateczka. Ja tutaj przygotuję pewnie takie dokumenty. Jeżeli ktoś będzie chciał iść do szpitala, podpiję mu ten dokument. Rozumiesz? Pójdziesz sobie i będziesz co robił? Szerzył królestwo, tak? Potem będziemy mieli ewangelizację o godzinie tam około 16, powiedzmy, na ulicy, taką główną, wspólną. I następnego dnia będziemy cały dzień wałkować temat ewangelizacji. Będziemy też modlić się, udzielać w tej sferze. Czyli zaczynamy praktyczne działania. Ale żeby to robić, żeby w to wejść dalej, tak? To dzisiaj przyjdź do Boga i powiedz: Boże, od dzisiejszego dnia nie robię nic. Nic, Boże. Nic i Ty mi świadkiem, co nie wynika z mojego osobistego doświadczenia Twojej osoby. Nic nie zrobię. Będę menelem.
bo wszystko inne to jest ciało, to spinka, to usiłowanie, to prawo, rozumiesz? To samoobrona, pięknie nazywana służbą Bożą. Bronimy się, robiąc coś, ok? Nie przeżywając. Tak, Boże, ja wierzę, że przeżywam. I moje przeżycie będzie coraz potężniejsze, coraz silniejsze, coraz większe. I zrozumcie mnie. To jest proces, który jest dla każdego z nas. Bóg jest taki sam dla każdego z nas. Taki sam. A więc wywalamy mrzonki, przyjmujemy Boże prawdy, tak? Wierzymy w doświadczenie, rozumiemy, że doświadczenie jest pewną formą procesu, tak? I usługujemy ludziom tylko tym doświadczeniem, które mamy. Spędzaj czas z Bogiem, a zobaczysz, jakie rzeczy będą się działy. W ten sposób chciałbym, żeby się funkcjonowało. To jest moja wielka prośba do każdego z Was. Za chwileczkę będziemy się modlić. Potem ci z Was, którzy będą chcieli, możecie już sobie jechać, ci z Was, którzy chcą zostać na spotkaniu zdrowieńcze, które się odbędzie po obie koło godziny 17. Chciałbym wstań teraz, pomóżcie się. Ojcze, ja modlę się teraz, modlę się o każdego człowieka, który dzisiaj był otwarty na to, co Ty mówiłeś. Ojcze, ja modlę się, aby dzisiaj została postawiona definitywna kropka na dio. Aby każdy człowiek, który jest na tym miejscu, był skoncentrowany na jedynie na doświadczaniu Twojej osoby, na doświadczaniu Twoich prawd do każdej dziedziny swojego życia. Ojcze, ja modlę się, aby padła każda mrzonka. Ojcze, ja przeklinam każdą mrzonkę. Ojcze, ja przeklinam każdy diabelski plan ukryty przeciwko ludzkim umysłom, który wpaja ludziom do głów, że rzeczy teoretyczne są prawdą do ich życia. Ojcze, ja to burzę. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ustanawiam realność doświadczenia Twojej osoby w każdej dziedzinie życia. Ojcze, tylko to jest ważne. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że każdy z nas może tak samo, że Ty nie masz swoich ulubieńców. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Ojcze, my szanujemy to, że Ty w żaden sposób nie poruszasz się w sferze teorii. Ojcze, my kochamy to. Ojcze, my zgadzamy się z tym. Ojcze, my trwamy teraz w wierze. Ojcze, my ustanawiamy cały system doświadczeń, Ojcze, Twojej obecności w naszym życiu. My ustanawiamy, że Twoje prawdy, one będą przenikały każdy element naszego życia. Że wszystko to, co jest nieprawdziwe, zostaje przez nas wyrzucone, zostaje przez nas podeptane i diabeł przestaje mieć dostęp do naszych umysłów. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Ojcze, wywyższam Cię, potężny i wielki Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wsiądźmy jeszcze na chwilkę.